pan profesor Bolesław Faron z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a nagrodę tę wręczą kandydaci pani Zofii Kucówny. Zofia Kucówna. Yes.
a czasem smutne jako pieśń stepowa, a czasem jako skarb ganiwy miękki, a czasem piękny jak aniołów mowa, aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem, strofa wycienna taktem, niebędzinnym. I stosowałam się do tego przez 60 lat, pracując w zawodzie aktorskim. Teraz już nie pracuję na scenie, choć od czasu do czasu jeżdżę po Polsce i bardzo się cieszę, że mogę się Państwu zwierzyć. Polacy, publiczność nasza, chce, żąda nawet i kocha słuchać poezji, słuchać wierszy. I ja jeżdżę po Polsce z wierszami Julii Partii i Morkowiczówny, Małgorzaty Hilla i czytam wiersze. I to jest zadziwiające, zachwycające, rozczulające. Bo jeszcze się nie zdarzyło, żebym nie miała tak zwanego kompletu na sali. Zapytała, czy Państwo wszystko z tym wierszy rozumieją, bo to przecież nie jest wcale łatwa poezja i łagodniczówny. I jedna Pani powiedziała tak. Proszę Pani, nam się wydaje, że bierzemy w czymś niezwykle uroczystym. Kiedyś, jak msze święte odprawiane były w łacinie, w języku łacińskim, to słuchaliśmy tego z zapartym tchem i skupienie nasze było o wiele większe niż teraz. Wobec tego ja robię to w dalszym ciągu, czyli jeżdżę po Polsce i po prostu mnie.